Zapraszam na nowy program Prawy Prosty Plus, tylko na kanale PCH24 TV. Wśród gości, których będziemy zapraszać do tego programu, będą profesor Grzegorz Kucharczyk, redaktor Łukasz Warzecha czy redaktor Witold Gadowski. Będziemy rozmawiali, analizowali, czasem jątrzyli, czasem chwalili, czasem ganili. Zapraszam, Łukasz Karpiel. Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty Plus, a są ze mną dzisiaj pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. I pan redaktor Łukasz Warzecha. Witam również serdecznie. Dzień dobry. Szanowni panowie, chciałbym, abyśmy zaczęli naszą rozmowę od kwestii, od sprawy, można powiedzieć, pana Jana Pospieszalskiego, którego program wyleciał z ramówki, został zdjęty. Za co, jak dowiedzieliśmy się z różnych tweetów, informacji medialnych, za to, że ośmielono się tam skrytykować strategię walki z koronawirusem, strategię rządową. I to się nie spodobało decydentom i pan Jan zniknął z telewizyjnej ramówki. Szanowni panowie, proszę o komentarz do tej sytuacji, bo ona wywołała wielkie emocje. Listy poparcia dla pana Pospieszalskiego, tysiące maili i wyrazów sympatii. Proszę o komentarz. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk. No cóż, ja odnoszę wrażenie, że ten program, tak zwany feralny odcinek, gdzie rzeczywiście podnoszono kwestię celowości lub też nie lockdownów i tak dalej, to był potraktowany jako pretekst do no właśnie usunięcia tego programu, bo to już wcześniej takie sygnały dobiegały, nazwijmy to z kierownictwa telewizji publicznej. No bo przypomnijmy, że w programach pana redaktora Pospieszalskiego no dość na przykład często podnoszono kwestię amantadyny, badań nad tym lekiem, czy generalnie ten zespół zagadnień wokół pandemii był w tym programie no, poruszany niejednokrotnie i był poruszany nieszablonowo, to znaczy rzeczywiście w telewizji publicznej ten program w odniesieniu do kwestii pandemii dawał pewien wachlarz poglądów, który był niespotykany nigdzie indziej w tych programach. I wie pan, no, po tej decyzji o w sumie zdjęciu tego programu Warto Rozmawiać, taką miałem myśl. A gdyby komuś zadać pytanie, partia rządząca usuwa z telewizji publicznej redaktora Ziemkiewicza, usuwa program Warto Rozmawiać i podejmuje na przykład rozmowy z klubem SLD na rzecz ratyfikacji ważnego projektu unijnego. No i parę lat temu jeszcze na takie pytanie większość pewno by odpowiedziała, że tą partią rządzącą z pewnością nie jest Prawo i Sprawiedliwość, a jednak no jesteśmy, nawiązuje do tej koincydencji akurat w czasie, to znaczy kiedy okazało się, że program Warto Rozmawiać został zdjęty i usłyszeliśmy, że no właśnie zaplecze parlamentarne jakoś się rozszerza Zjednoczonej Prawicy o Zjednoczoną Lewicę, więc... No to jest taka chyba jakaś oznaka zmieniających się czasów. Pan redaktor Łukasz Warzecha. Bardzo, bardzo mi się podoba, że pan profesor Kucharczyk umieścił tę sprawę w szerszym kontekście, również w kontekście naszej refleksji sięgającej ileś lat wstecz, bo nie jest przypadkiem, że Joanna Lichocka, która dostarczyła pretekstu, też tak sądzę, zwłaszcza pan profesor mnie naprowadził teraz na tę myśl, że rzeczywiście potrzebny był pretekst i ten pretekst się znalazł w postaci listów pani poseł Lichockiej do Jacka Kurskiego, a przypomnę, że tutaj mamy do czynienia jeszcze z pewnego rodzaju konfliktem interesów, bo pani poseł Lichocka właśnie jako poseł pisze do Jacka Kurskiego, formalnie rzecz biorąc, będąc jego, no, można powiedzieć, zwierzchnikiem, dlatego że przecież jest członkiem Rady Mediów Narodowych, a Rada Mediów Narodowych odpowiada za powołanie i odwołanie prezesa telewizji publicznej. Powtarzam formalnie, bo jak to jest faktycznie i co może Rada Mediów Narodowych, no to jest inna sprawa, ale jednak formalnie taka zależność występuje. Otóż pani poseł przypomniano, zrobiłem to również ja na swoim wideoblogu, jak to kilka lat temu, był to rok bodaj 2016, występując w Sejmie, gromiła posłów Platformy Obywatelskiej za to, co działo się w telewizji publicznej po przejęciu tej telewizji przez nich. A przypomnę też, bo to warto akurat przypominać, że nie był to wcale rok 2007, tylko dopiero rok 2010, kiedy to Platforma przejęła telewizję publiczną i wtedy wymieniała długo tych dziennikarzy, którzy tam zostali pozbawieni możliwości pracy w telewizji publicznej i powiedziała na koniec, został jeden Jan Pospieszalski. No więc rzeczywiście gorzka ironia tego wspomnienia sejmowego tutaj się pojawia. Ale myślę, że na problem trzeba spojrzeć też od innej jeszcze strony. To znaczy, my mamy do czynienia z narastającymi, nasilającymi się głosami wzywającymi do cenzury w imię czegoś, co bardzo celnie zaczęto nazywać to najpierw na Zachodzie, przede wszystkim, o ile wiem, we Francji, ale to określenie pojawiło się też w Polsce, sanitaryzmem. Czyli mamy cenzurować wypowiedzi, poglądy lekarzy, publicystów, również czasopism, który nawiązuje do kwestii niedawnej okładki mojego własnego tygodnika do rzeczy, bo wymaga tego walka z epidemią. I tutaj argumentacja pani poseł była dokładnie taka sama. Pani poseł tam pisze o aktualnej wiedzy medycznej. No tylko problem polega na tym, że aktualnej wiedzy medycznej na te tematy, o których była mowa u Jana Pospieszalskiego, nie ma, po prostu dlatego, że trwa spór. Ja nie mówię, że on jest rozstrzygnięty w tę lub inną stronę, ale jeśli chodzi o na przykład korzyści z lockdownów, to są bardzo poważne badania. Sam wielokrotnie takie badania naukowców z Uniwersytetu Stanforda przywoływałem, które pokazują, że wpływ jest znikomy lub żaden, poza paroma czynnikami typu zamknięcie szkół. Więc tu trwają spory. My po prostu wiemy o przebiegu tej epidemii, o czynnikach, które na nią wpływają, o tym, jak ją można zahamować, na tyle mało i ta wiedza cały czas jest wzbogacana, że kneblowanie dyskusji teraz pod pretekstem tego, że ktoś podaje informacje sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, no jest zwykłą obłudą. Trwa dyskusja w tych sprawach. I myślę, że powinniśmy bardzo baczną uwagę zwracać na takie tendencje cenzorskie, które się oczywiście łączą też z innymi zagadnieniami typu wejście w naszą prywatność poprzez zielone certyfikaty cyfrowe, czyli tak zwane paszporty szczepionkowe. O tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. O tym właśnie. Ale warto... Aha, warto rzeczywiście zaakcentować to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, że rzeczywiście jesteśmy świadkami jakiejś próby budowy jedności moralno-polityczno-sanitarnej wokół właśnie hasła wszyscy na froncie walki z pandemią. Może starsi słuchacze pamiętają takie hasło z okresu PRL-u, że cała Polska buduje socjalizm albo budujemy nową socjalistyczną Polskę, to oczywiście zachowując wszystkie proporcje, chodzi mi o próbę właśnie wytworzenia takiej nastroju jedności moralno-polityczno-sanitarnej właśnie wokół teraz tego zagadnienia i rzeczywiście kneblowania wszystkich głosów, które wskazują po prostu na rzeczywiście toczącą się w świecie nauki dyskusję o różnych aspektach tego, co nazywamy problemem pandemii. Ja pragnę zauważyć, że w tym no właśnie inkryminowanym odcinku programu Warto Rozmawiać, tam też przytoczono czy przypomniano zupełnie skandaliczną próbę kneblowania lekarzom w Polsce, no właśnie przez wysokich urzędników państwowych, którzy też wpływali na przykład na samorząd lekarski, żeby no właśnie wprost nawet odsuwać od wykonywania zawodu lekarzy, którzy no wskazując właśnie na toczącą się dyskusję naukową, no powątpiewali w różne aspekty, nie wiem, terapii czy też zapobiegania zarażeniu koronawirusem, więc tu jesteśmy trochę w analogicznej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia w cudzysłowie z prawdą objawioną w rodzaju na przykład takiej, z którą zmagamy się od lat i z którą też, zauważmy, związane są grube setki miliardów dolarów. Ja myślę o teorii tak zwanego ocieplenia klimatu spowodowanego przez człowieka, bo to, że zmiany klimatyczne następują, to wiadomo od stuleci. Każdy historyk zajmujący się czy średniowieczem, czy wiekiem XVII, małą epoką lodowcową doskonale wie, że coś takiego było, tyle że to następowało, jak wiemy, zanim powstał wielki przemysł, zanim powstała wielka globalizacja w sensie industrialnym. No ale to jest teraz przedstawiane jako prawda objawiona i za tym idzie tak zwany Zielony Ład, nowe technologie, czytaj wielki biznes. I teraz mamy do czynienia z, właśnie jeżeli mówimy o tej próbie wytworzenia jedności moralno-polityczno-sanitarnej, także pewne pekuniarne, nazwijmy to, interesy, no bo jeżeli wprowadzi się, powiedzmy, lek amantadynę, no to ktoś inny straci, jakiś producent, który, słyszymy, już w końcu tego roku ma opracować nowy lek na COVID-a. Zupełnie przypadkiem ten sam producent jest też autorem szczepionki, która weszła chyba jako pierwsza w ogóle na rynek, więc ja oczywiście odcinam się od wszystkich teorii spiskowych, które próbują łączyć te fakty, ale tak gwoli kronikarskiego, historycznego obowiązku je odnotowuję. Słyszeliśmy, jak pan profesor się odcinał od teorii spiskowych, to zostanie zapamiętane oczywiście, natomiast to mówił pan... Tak, ale na straży, można powiedzieć, tego nowego porządku, tej jedności, o której pan profesor mówił, można odnieść wrażenie, że budowana jest nowa polityczna poprawność i to przez ludzi, którzy na sztandarach mieli walkę z tą polityczną poprawnością. Tu była symptomatyczna, jest taka wypowiedź jednego z prominentnych dziennikarzy, który mówił, że owszem, to kneblowanie jest złe i tak dalej, ale to była jednak taka sprawa, że tutaj właściwie trudno się dziwić. Czyli jest pluralizm, ale oczywiście do pewnych granic. Tutaj mówimy twarde nie. Gdzieś taka ta polityczna poprawność, ten lista tematów zakazanych albo takich, o których można mówić tylko w jedyny określony sposób, ona się rozrasta na naszych oczach. Czy panowie też to dostrzegają? Pan redaktor Łukasz Warzecha. To jest część szerszego zjawiska. Nie wiem, o którym pan akurat mówi publicyście. Ja odnotowałem taką wypowiedź Piotra Lisiewicza, publicysty Gazety Polskiej, który wprost stwierdził, że jeżeli ktoś kwestionuje założenia programu szczepień, to w zasadzie można postawić na pierwszym miejscu tezę, że jest ruskim szpionem. No prawie, że dosłownie tak ta wypowiedź brzmiała, co już jest w ogóle jakimś horrendum. Oczywiście nie mówimy tutaj o opiniach typu w szczepionkach są chipy, bo przecież nie o to tutaj chodzi, tylko o obawy związane na przykład z ich długoterminowym wpływem, z ich warunkowym dopuszczeniem, obawy, które być może można rozwiać, ale obawy, które są też uzasadnione w tej sytuacji. I nie widzę żadnego powodu, dla których miałoby się tutaj cenzurować pytania dotyczące właśnie tej sprawy. Ale oczywiście, że to jest część jakiegoś większego procesu. Pan profesor tu bardzo słusznie przywołał tę analogię z kwestią, ja bym podkreślił, antropogenicznego globalnego ocieplenia czy zmian klimatu, bo to zależy od tego, z którym odłamem dyskutujemy. Niektórzy się przerzucili już tylko na określenie zmiany klimatu bez definiowania, czy chodzi o ocieplenie, czy chodzi o coś innego, ale w każdym razie ta antropogeniczność tutaj wszędzie występuje, no bo skoro antropogeniczność, to my musimy się samoograniczyć, żeby tym zmianom zapobiec. I tu mamy do czynienia z takim bardzo specyficznym zabiegiem, który w zasadzie został 1 do 1 przeniesiony na kwestie epidemiczne. Czyli jeżeli słyszymy od jakiegoś zwolennika, powiedzmy, Zielonego Ładu właśnie, że nie ma żadnej dyskusji na temat tego, czy jest antropogeniczne globalne ocieplenie, czy też zmiany klimatu, jest konsensus, po czym wskazujemy jednego, drugiego, trzeciego naukowca, który z różnych pozycji się nie zgadza z takim podejściem, to słyszymy, ale oni są niepoważni, to jest jakiś margines, to są oszołomy, ich opłacają koncerny naftowe, czyli automatycznie każdy, kto się nie zgadza i kogo wskazujemy jako sceptyka wobec danego podejścia, zostaje ustawiony na marginesie dyskusji, poza granicami dyskusji, jako właśnie oszołom, kupiony, lobbysta i tak dalej. No to bardzo sprytny zabieg, bo w ten sposób rzeczywiście dochodzimy do wniosku, że dyskusji nie ma, prawda? Skoro samemu się definiuje, kto ma prawo dyskutować i jest poważny w tej dyskusji, no to jasne, że zostają tylko ci, którzy się zgadzają z naszą tezą. I dokładnie to samo jest w dyskusji o tym, jak zwalczać epidemię. Ten przykład lekarzy, którzy są wzywani przez Naczelną Radę Lekarską na przesłuchania, tu używam słowa, którego użył sam prezes NRL, pan profesor Andrzej Matyja, jeszcze w grudniu na posiedzeniu Senackiej Komisji do Spraw Zdrowia, tam powiedział dokładnie tak, będziemy przesłuchiwać, czy wzywać na przesłuchania lekarzy, no to jest dokładnie symptom właśnie tego. Sami określamy, gdzie jest granica poważnej dyskusji i jakoś tak się składa, że każdy, kto się z nami nie zgadza, ląduje poza tą granicą. Mhm. Zanim ja panu profesorowi, to chciałbym jeszcze... Pragnę zauważyć, że... Mhm. Proszę, proszę. Dobrze. Ja tylko pragnę zauważyć, że taki modus operandi, gdy chodzi o ustawianie przeciwników do dyskusji, oskarżając ich na przykład o podłość, albo w ogóle o jakieś nieetyczne motywy, no to w tym celował bohater książki, o której będziemy mówić w dalszej części naszej rozmowy. No to jest niestety rzeczywiście sposób ustawiania dyskusji, która wyklucza jakikolwiek merytoryczną wymianę argumentów, no bo po jednej stronie są ludzie odpowiedzialni, a po drugiej stronie są ludzie nieodpowiedzialni albo opłacani tam przez kogoś, jakieś ciemne interesy. Oczywiście ci odpowiedzialni nigdy nie powiedzą, że na przykład reprezentują intencjonalnie albo nie interesy na przykład, już teraz trzeba powiedzieć, wielkiego przemysłu, który stoi za tak zwanymi zielonymi technologiami. Zupełnie przypadkiem akurat w Europie liderem na tym rynku jest nasz zachodni sąsiad. Mhm. A ja chciałbym wszystkim naszym widzom przypomnieć, że trwa program Prawy Prosty Plus, a moim i Państwa gościem są pan profesor Grzegorz Kucharczyk i redaktor Łukasz Warzecha. Rozmawiamy o zdjęciu programu pana Jana Pospieszalskiego, a widać wyraźnie, że ta sprawa jest dużo szersza i jeszcze bardziej poważna, ale w opisie tego filmu można odnaleźć link do protestu, do akcji wyrażenia solidarności z panem Janem i zaprotestowania przeciwko takiego postępowaniu, jakiego dopuściła się Telewizja Polska. Ale jeżeli mówimy o tym sposobie walki z epidemią, z koronawirusem, to właśnie gdzieś, tu któryś z panów już chyba wspomniał, tak zwane paszporty szczepionkowe, to pan redaktor Łukasz Warzecha zdaje się o tym wspominał, to gdzieś na horyzoncie jest. Niby mówi się, że nie, minister Niedzielski mówi, że nie ma takiego planu, ale już zmieniał wielokrotnie zdanie. Gowin z kolei minister mówi, że taki plan, aby z hoteli, restauracji korzystali tylko osoby zaszczepione, jest. No widać wyraźnie, że gdzieś tu wisi nad nami jakaś taka forma segregacji, jeśli można takiego dużego słowa użyć. Jak panowie się zapatrują na tą koncepcję tych paszportów szczepionkowych, które w innych krajach jest realizowana i wprowadzana? Pan redaktor Łukasz Warzecha. Myślę, że tutaj warto naszym widzom wyklarować pewne sprawy formalne. Ja w ostatnim numerze do rzeczy napisałem tekst na temat tak zwanego zielonego certyfikatu cyfrowego, czyli tego, co miało się najpierw nazywać paszportem szczepionkowym na poziomie Unii Europejskiej, potem zmieniono tę nazwę na taką czysto technokratyczną, właśnie zielony certyfikat cyfrowy. Wbrew pozorom nie ma to wiele wspólnego z Zielonym Ładem, chociaż tak by nazwa mogła sugerować. I tutaj sprawa jest, powiedziałbym, nie tak przerażająca, jak niektórzy malują, ale z dużym potencjałem, żeby się stała przerażająca. I to jest sprawa oddzielna od planów na przykład proponowanych przez Jarosława Gowina w Polsce. O co tu chodzi? No, po pierwsze, rzeczywiście zgodnie z tym, co mówią eurodeputowani PiS, to między innymi tak tłumaczył Witold Waszczykowski swoje głosowanie za tym planem w Parlamencie Europejskim, te certyfikaty zostały wymyślone i ich ścieżka, ich zatwierdzania jest bardzo szybka, bo już w czerwcu mają być uruchomione pod naciskiem krajów południa. Kraje południa Europy, które straciły ogromne pieniądze, to idzie w setki miliardów euro z powodu katastrofy turystyki. no bo te kraje takie jak Hiszpania czy Włochy, zresztą Hiszpania z tego powodu nie ogranicza przyjazdu turystów na swoje terytorium, ale ogranicza ruch swoich obywateli cały czas. Taka ciekawostka. One straciły ogromne pieniądze i naciskały na to, podobnie zresztą jak na przykład linie lotnicze czy firmy turystyczne, żeby w jakiś sposób umożliwić ruch turystów już tego lata. I to w zasadzie jest zrozumiałe, no bo jak mówię, to są gigantyczne pieniądze i wielka część PKB tych krajów południa. Te certyfikaty mają nie funkcjonować w systemie scentralizowanym, to też warto podkreślić, czyli informacje w nich zawarte będą przechowywane wyłącznie na poziomie państw członkowskich poszczególnych, nie będzie przynajmniej na razie jakiejś bazy centralnej. Centralne są tylko parametry tych certyfikatów, czyli na przykład to, jak ma być zbudowana aplikacja, w której ten certyfikat będzie zawarty. No ale to też nie jest powód, żeby się pozbyć obaw, bo jeżeli Polska ma przechowywać te dane, ona już je przechowuje, przecież nasz aparat administracji, bo przechowuje dane osób zaszczepionych, prawda? Ale pytanie jest o szczelność tego systemu. Mieliśmy już sytuację całkiem niedawno, kiedy zupełnym przypadkiem na jednej ze stron rządowych pojawiły się dane pracowników aparatu administracji różnych służb, w tym służb tajnych, takich jak CBA, którzy mieli zgłosić się na szczepienia. No więc można tu mieć wątpliwości, ale zasadnicza wątpliwość dotycząca tych certyfikatów unijnych dotyczy tego, jakie parametry tam są przyjęte. No więc wiadomo było, że nie można ograniczyć praw tylko do osób zaszczepionych, bo nie wszyscy się zdążą do lata zaszczepić w Europie, którzy chcą, niektórzy nie mogą i tak dalej, i tak dalej, więc wprowadzono furtkę w postaci negatywnego wyniku testu. No tylko, że ten negatywny wynik testu, żeby ten paszport miał sens, on musi obowiązywać w ramach paszportu przez kilka tygodni. Kwestia szczepienia ma tam chyba obowiązywać pół roku, jeśli dobrze pamiętam, natomiast test kilka tygodni. No ale w ciągu tych kilku tygodni przecież spokojnie można się już zarazić. I teraz w związku z tym jest pytanie, po co w ogóle ten paszport jest? Czy on jest jakąś grą pozorów? No trochę tak to wygląda, bo wartość jego, jeżeli chodzi o stwierdzenie, że ktoś jest zdrowy, biorąc pod uwagę te kwestie testów, jest w zasadzie żadna. I tutaj się pojawia pytanie, o co tu chodzi, czy to jest, jak mówię, tylko gra pozorów, ale także pojawia się pytanie, czy to nie jest system, który z nami zostanie i z czasem zostaną do niego dopięte kolejne kwestie. Jest taki list organizacji pozarządowych zajmujących się prywatnością skierowany do Komisji Europejskiej. Z Polski podpisała się pod tym listem m.in. Fundacja Panoptykon. To jest sprawa z ostatnich dni, w którym te organizacje protestują przeciwko temu rozwiązaniu, wskazując, że to jest różnicowanie obywateli z punktu widzenia stanu ich zdrowia i że to może prowadzić do bardzo niebezpiecznych rozwiązań w przyszłości. To tyle, jeżeli chodzi o ten europejski certyfikat. O polskich pomysłach powiem za chwilę, bo nie chcę już mojej wypowiedzi ciągnąć zbyt długo. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk. No tak, no tutaj oczywiście jest ten potencjał rozwojowy, gdy chodzi o gromadzenie danych różnych. Rzeczywiście, ja nie wiem, czy tak póki co formalne zabezpieczenie w postaci braku jakiejś scentralizowanej struktury, która by gromadziła na poziomie ogólnoeuropejskim wszystkie dane, czy to jest bardziej oczywiście deklaracja niż coś, co mogłoby nas uspokoić, bo jak wiemy też w dobie aktywności różnych wojsk cyfrowych, to nawet założywszy, że nie ma takiej intencji, łatwo można takie dane przechwycić. To, co działo się w zeszłym roku bodajże w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy już po fakcie się dowiedzieliśmy, że różne wrażliwe dane centralnych instytucji rządu amerykańskiego stały się, jak to stwierdzono, przedmiotem ataku hakerskiego ze strony wrogiego mocarstwa, no to tutaj można także mieć uzasadnione przypuszczenia, że być może ten atak już był w tych sprawach albo akurat trwa. My nie wiemy tego. Natomiast co wiemy? No wiemy, że sprawami pandemii w Polsce akurat zajmuje się 3 doktorów, z których żaden nie jest doktorem medycyny, czy wirusologiem, epidemiologiem, bo mamy doktora Niedzielskiego, który jest ekonomistą, nauki społeczne, No, ten, który zajął się tymi krnąbrnymi lekarzami, zlecił to też samorządowi lekarskiemu. Zajmuje się tą sprawą doktor Jarosław Gowin, doktor filozofii zdaje się, który jak przystało na wielkiego deregulatora, teraz chce wprowadzić no, de facto segregację, to znaczy zaszczepieni prosimy restauracje, kina, teatry, a nie zaszczepieni to wy macie osobne tramwaje. No i mamy oczywiście doktora Jarosława Kaczyńskiego, doktor nauk prawnych, który wydawać by się mogło w tym zestawie jest najbardziej decyzyjny i pewno jest, aczkolwiek no też no można, jak wczytując się w różne wypowiedzi publiczne tegoż ostatniego, znaleźć pewne różnice jednak w podejściu do problemu zarazy, no bo ja pamiętam taką wypowiedź doktora Niedzielskiego chyba w TVN24 na pytanie, czy wrócimy kiedyś do normalności, do tego, co było przed pandemią. Nie, nigdy nie wrócimy. No, on oczywiście ma jakiś palantir w szufladzie schowanej i tam sobie zagląda po 15 i wie, że nigdy, nigdy, chociaż jest taka maksyma, że nigdy nie mów nigdy, ale jego nie dotyczy. Natomiast doktor Kaczyński z kolei w wywiadzie dość obszernym w Gazecie Polskiej w tygodniku, no, powiedział, że pandemia skończy się za parę miesięcy i wracamy do normalności. Teraz jest pytanie, który ma tutaj rzeczywiście no, taki głos sprawczy. No to się okaże niebawem pewno, ale ta różnica zdań jest charakterystyczna. I to takie graniczące z pewnością przekonanie, że nigdy, nigdy, nigdy. A dlaczegoż to nigdy? No, w dziejach świata były oczywiście większe pandemie, nawet 100 lat temu, jak wiemy, Hiszpanka, ale zawsze po takich wydarzeniach rzecz jasna nie ma powrotu w 100% do tego, co było przed, ale nadawanie temu też jakiegoś ideologicznego sensu, jakieś przypisywanie programu typu nowa normalność, wielki reset i tak dalej, no to oczywiście wszystkie czerwone światełka powinny wokół głowy się zapalić, no bo tutaj rzeczywiście nie mówimy o, można powiedzieć, pragmatyce, to znaczy dostosowaniu życia społecznego czy edukacji do różnych nowych sytuacji po pandemii, chociażby wdrożenie na nowo pewnych procedur, które zostały zawieszone, no to rzecz normalna, tylko mamy do czynienia z pewnym zamysłem dość szerokim i którego szczegółów my nie znamy, no i to oczywiście może budzić niepokój. To jest takie powiedzenie niemieckie, drei, można parafrazować, drei Doktoren, Vaterland, du bist verloren. Du bist verloren. Verloren, tak. Na temat pomysłów trzech doktorów chyba pan Łukasz Warzecha chciał się wypowiedzieć. Polskich trzech doktorów. Bardzo mi się spodobało to odniesienie pana profesora do Władcy Pierścieni, kiedy pan profesor wspomniał o palantirze, bo ja przypomnę, że palantir, czyli ta szklana kula służąca do komunikacji z Sauronem, Centrum Zła, mogła być bardzo niebezpieczna dla tego, kto jej używał, więc być może to jest przypadek właśnie pana doktora Niedzielskiego. No tak, chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o pomysłach Jarosława Gowina. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Jarosław Gowin, który deklaruje się jako zwolennik wolności, jednocześnie chce wprowadzić segregację, o której pewnie doskonale wie, że jest nie do obrony przed sądem, jest ewidentnie niekonstytucyjna w sytuacji, kiedy mamy nieobowiązkowe szczepienia, a de facto byłoby to wprowadzenie miękkiego przymusu szczepień. I o tym w zasadzie otwarcie wiele osób mówi. Proszę zauważyć, że w ostatnim czasie pojawia się naprawdę dużo wypowiedzi osób publicznych na temat tego, że tak, należałoby rozważyć, no jeśli nie przymus szczepień, no to przynajmniej właśnie wprowadzenie takiej segregacji, która właściwie, mówią ci komentatorzy zupełnie otwarcie, byłaby miękkim przymusem szczepień. Więc zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Czy to jest pewna znów gra pozorów Jarosława Gowina, który chce pokazać przedsiębiorcom, no przecież jest w końcu ministrem rozwoju, poza tym, że jest wicepremierem, że jakoś o nich dba, no i przynajmniej się stara coś wymyślić, no trudno, nie pozwolili mi, nic na to nie poradzę, czy też rzeczywiście nie rozumie, czy chce doprowadzić do tego, żeby ludzie niezaszczepieni zostali zmuszeni do zaszczepienia się. Ja tu chcę bardzo mocno podkreślić, że ja przyjąłem w tej sprawie, w sprawie chęci lub niechęci do szczepienia się, bardzo konsekwentną, neutralną postawę. Nie epatuję tym, co ja o tym myślę. Uważam, że nie można nikogo krytykować ani za nieszczepienie się, ani za szczepienie się. Tu po prostu powinna być wolna, w pełni wolna, indywidualna decyzja każdego człowieka, który sam sobie wyważa swoje racje, korzyści, straty z takiej lub innej decyzji. I tutaj jestem zwolennikiem całkowitej wolności, ale ta wolność będzie tylko wtedy, jeżeli nie będziemy mieli nawet takiego miękkiego przymusu szczepień. Ja jestem pewien, że ten pomysł dalej nie pójdzie, bo jednak on jest tak ewidentnie sprzeczny z porządkiem konstytucyjnym, że moim zdaniem nie dałoby się go przepchnąć. Natomiast jest też chyba trochę wyrazem tchórzostwa, bo to jest tak, że rząd wie, gdyby wprowadził przymus szczepień na COVID-19, to dramatycznie oberwałby politycznie z tego powodu, no więc tego nie zrobi, ale cały czas jest taka presja, bo nawet jeżeli przedstawiciele władzy wiedzą o tej decyzji, że ona jest nie do zrealizowania, to jest to wywieranie psychologicznej presji na obywateli, żeby się szczepieniu poddali. Ale odnotujmy dla porządku, że dr Gowin, jak przystało na wielkiego deregulatora, ma taką dziwną inklinację właśnie do segregacji, bo pragnę przypomnieć, że na jego poprzednim stanowisku rządowym jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, jeszcze wtedy to były podzielone resorty, no on wprowadził zupełnie horrendalną rzecz, to znaczy listę wydawnictw punktowanych. Czyli tak, ja już z panem redaktorem tę kwestię nieraz poruszałem, ale dla przypomnienia naszym słuchaczom, bo z pewnością nowi się dołączyli, że ta sama książka z tymi samymi źródłami, zrecenzowana, wydana w wydawnictwie punktowanym, ogłoszonym przez pana ministra Gowina, ma 100 punktów, a ta sama książka wydana w wydawnictwie renomowanym, od lat funkcjonującym, ale nie na liście, ma 0 punktów albo 20 punktów. No w każdym razie zdecydowanie mniej. Czyli mamy zasadę segregacji, to znaczy czy reglamentacji, jakkolwiek by to nazwać, bo tutaj gdy mowa o tych restauracjach, teatrach i tak dalej, to też jest kwestia reglamentacji tak zwanej, znaczy de facto, prawda, że pewne usługi będą w tym zamyśle reglamentowane tylko dla określonej grupy osób, co jest oczywiście zupełnie niekonstytucyjne i do obalenia w każdym sądzie, ale zastanawiając się, czy to jest gra pozorów, czy takie działanie con amore, to tutaj ja bym się skłaniał do tego, że akurat w przypadku doktora Gowina mamy właśnie wcześniejsze dowody na to, że on lubi zarządzać poprzez segregację. No i to jest niestety też niepokojący symptom, bo w końcu mówimy o wicepremierze rządu, który nie tylko ma w swoim portfolio rozwój, ale też, uwaga, pracę. Czyli rozumiem, że tutaj można, że jeszcze ostatniego słowa pan doktor Gowin mógł nie powiedzieć, jak wszedł na tą ścieżkę segregacji raz to już z dobranego kursu, nie zejdziemy tak łatwo. A nie. Panowie, kolejny punkt naszego programu, naszej rozmowy, programu Prawy Prosty Plus, którego gośćmi są profesor Grzegorz Kucharczyk i pan redaktor Łukasz Warzecha. To miszcze, które tu leży przede mną, i Demiurg. Panie profesorze, czy te oczy mogą kłamać? Jeszcze jak. Panowie, Roman Graczyk, który jest autorem tej książki, Demiurg, biografia Adama Michnika, zapytany o to, czy w Polsce będą kiedyś ulice czy place imieniem Adama Michnika, uważa, że tak, a panowie przeszliby się chętnie ulicą Adama Michnika, kiedyś in spe oczywiście. Redaktor Łukasz Warzecha. Myślę, że Roman Graczyk może mieć rację, to oczywiście zależy od tego, kto będzie rządził, na przykład w danym mieście, no bo przecież to samorząd odpowiada za nazewnictwo ulic, więc pewnie będziemy mieli takie spory, tak jak mamy spory wokół różnych postaci o kontrowersyjnej przeszłości, czy to dla jednej kontrowersyjnej, czy to dla drugiej strony sporu politycznego. Natomiast ta książka jest, powiedziałbym, wręcz przełomową pozycją, dlatego że po pierwsze, z tego co wiem, nikt nigdy nie napisał tak drobiazgowo udokumentowanej i dobrze zrobionej biografii Adama Michnika. Adam Michnik się oczywiście przewijał w różnych pozycjach, jego życiorys, jego poglądy, ale czegoś takiego jak tutaj zrobił Roman Graczyk, wykonując po prostu tytaniczną pracę, na którą poświęcił kilka lat, jeszcze nie było. Po drugie, ja sobie bardzo cenię sposób pisania Romana Graczyka, dlatego że jeżeli ktoś sądzi, że ta książka jest taką prostą napaścią na Michnika, rozliczeniem Michnika z pozycji, nie wiem, ultrakonserwatywnych, narodowych, to nie. Ona pokazuje rzeczywiście drogę Michnika, powiedziałbym, ciekawą życiową drogę Michnika, no bo droga życiowa postaci, z którymi się nie zgadzamy, też może być ciekawa. Sposób kształtowania się jego poglądów, jak one zostały w jakiejś części wywiedzione z domu. To jest też bardzo interesujący wątek. A także pewne jednak pęknięcie, co by nie mówić o poglądach Michnika również w młodości, pęknięcie pomiędzy okresem opozycyjności, zwłaszcza tej wczesnej opozycyjności, a tym, co się z Michnikiem działo po 1989 roku, aż do momentu jego upadku z piedestału. Więc i to wszystko jest podane rzetelnie, bez napastliwości, jednocześnie z zaznaczonym stanowiskiem autora, ale to stanowisko nie jest zaznaczone nachalnie. I takie książki mnie się czyta najlepiej. To nie jest agitka antymichnikowa. Agitka antymichnikowa miałaby dużo mniejszą wartość i dużo mniejszą wagę. To jest po prostu rzetelnie poprowadzony wywód przez autora, który, przypomnę, miał własny długi czas w Gazecie Wyborczej i z tej Gazety Wyborczej odszedł na tle sporu o lustrację i o tym on również pisze w tej książce i dlatego również ta książka jako spojrzenie osoby tak naprawdę z wewnątrz tego michnikowego systemu jest tak cenna. Mhm. Książka Romana Graczyka z pewnością przeciera szlaki, bo tutaj to też trzeba podkreślić, bo mieliśmy oczywiście na rynku polskim taką biografię francuskiego autora pisaną na kolanach. Tak. Natomiast tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z przecieraniem szlaku, no i każdy taki prekursor oczywiście ma trudno, i każdy następny, który podejdzie do tego zagadnienia, do tej biografii Sina Ira et Studio, z takim rzeczywiście pewnym dystansem, no to będzie mieć łatwiej. Ale tu rzeczywiście trzeba podkreślić tą zasługę Graczyka, że on rzeczywiście pokazuje tą biografię, no właśnie w takiej historii długiego trwania. Ja jako zaletę na przykład tej książki, co mnie najbardziej interesowało, no to właśnie czy autor dostrzeże to, że na przykład wizja Adama Michnika, czy poglądy Adama Michnika wobec Kościoła w Polsce, czy wobec szerzej katolicyzmu w Polsce, które on artykułował na łamach Gazety Wyborczej po 1989 roku, czy on pokaże, że to jest ciągłość i pokazał, to znaczy on wskazał na przykład, że często w tej błędnie interpretowanej książce Kościół Lewica Dialog, która była napisana w 76, ukazała się w 77 roku, książce Adama Michnika, tam właściwie już znajdują się te zarodki tego właśnie dzielenia Kościoła na Kościół postępowy, Kościół reakcyjny, że nam trzeba bardziej z tymi postępowymi, a reakcja to jest jednak też prymas Wyszyński, który jest zrównywany z partyjnym betonem i to Graczyk widzi i on na przykład też pokazuje, to jest, bo często nam umyka ten okres po 81, to znaczy między stanem wojennym a początkiem rozmów Okrągłego Stołu, 81-89. I w tej książce znajdziemy te właśnie niuanse, kiedy on pokazuje, jak na przykład Adam Michnik zaczyna gdzieś tam już w 87-88 przestrzegać przed iranizacją Polski na przykład. Chociaż Graczyk to raczej konfrontuje z kwestią zagrożenia autorytaryzmem, no ale jednak iranizacja, no to oznacza rządy ajatollahów, prawda, czyli swego rodzaju teokrację, więc tutaj wiadomo, że chodziło o to, że jeszcze przed tym przełomem 1989 roku Adama Michnika ten strach przed państwem wyznaniowym w Polsce, który z taką wielką erupcją wybuchnie na łamach Gazety Wyborczej na początku lat 90., on już był wcześniej. Jedyne co w książce Graczyka mnie uderzyło tak, no, powiedzmy niekorzystnie, to to, że on na przykład rysując to całe środowisko, kreśląc zbiorowy portret, chociaż to nie jest główna linia narracji tej książki, tego środowiska tak zwanych komandosów, czy też szerzej rewizjonistów partyjnych z lat 60. XX wieku, on jak gdyby no, nie daje takiego szerszego kontekstu, to znaczy, żeby pokazać czytelnikom, że to nie było jedyne, ani nie było pierwsze środowisko opozycyjne wobec reżimu komunistycznego, czy reżimu gomułkowskiego, bo czytając tą książkę, zwłaszcza młodszy czytelnik może dojść do wniosku, że wow, to byli tacy odważni, kurcze ludzie, no fakt, że rodzinnie związani z systemem, no ale jednak zerwali i ponieśli tego konsekwencje, no a nie ma, można powiedzieć, w takim właściwym kontekście ukazania tego, że no Polska po 1945 roku no przeżyła jednak zbrojne powstanie antykomunistyczne, krwawo stłumione, że jednak ten opór wobec komunizmu był, zszedł na dół, znalazł instytucję w postaci Kościoła. To niby Graczyk gdzieś to wymienia, ale tak można powiedzieć w kontekście jak gdyby wyważenia tego w proporcjach nie jest to moim zdaniem właściwe, aczkolwiek tak jak mówię, oczywiście tematem jest biografia Adama Michnika i tutaj rzeczywiście mamy kopalnię różnych faktów, różnych informacji o bohaterze tej książki. No, ja wiedziałem, że rok 68 z różnych względów jest dla Adama Michnika i całego tego środowiska kluczowy, no ale ten fragment z listu, który zamieszcza Roman Graczyk w swojej książce, z listu Adama Michnika, pisany list z więzienia zresztą, do ojca, w którym znajduje się ten pasus, że ja zawsze będę komunistą, no to no, robi wrażenie. Tak jak szereg innych rzeczy, które w tej książce są rzeczywiście pieczołowicie zgromadzone, co było pokłosiem wielkiej pracy autora. To ja bym zwrócił można na jeszcze jeden wątek, który Roman Graczyk doprowadził, bo książka jest doprowadzona prawie że do dzisiaj, ale jeszcze no, pewnych rzeczy, które się zupełnie ostatnio wydarzyły, oczywiście nie mógł w niej opisać. Mianowicie jest tam pokazane, jak się degeneruje Gazeta Wyborcza, jak bardzo idzie w stronę takiej antypisowskiej ortodoksji, jak są tam wyrzucani, to szczególnie mnie to zajmuje, no bo to już są moje czasy, moje środowisko, w sensie środowisko dziennikarskie, jak są wyrzucani ludzie, którzy są nie po linii, tacy jak Grzegorz Sroczyński czy Rafał Woś. Natomiast zwracam uwagę na ostatnie wydarzenie, no, które jest taką gorzką ironię tutaj dodaje do tego, to znaczy moment, w którym Adam Michnik próbuje niuansować kwestię udziału Kościoła w polskim życiu publicznym, roli w historii i od, można powiedzieć, jego własnych chyba wychowanków, znaczy ludzi, którzy na pewno gdzieś tam mają po drodze Gazetę Wyborczą, słyszy dziaders, boomers, co on wygaduje, Michnik, koniec Michnika, jaki Michnik, co on nam tu będzie mówił, Kościół won i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest chyba ostateczna miara klęski Adama Michnika, gdzie on, przecież nie odchodząc od tych swoich przekonań, o których pan profesor przed chwilą mówił, próbuje tylko trochę zniuansować sprawę, no, wskazać, że jednak to nie jest takie 0-1 i w tym momencie dostaje po głowie jako stary zgret, który już w ogóle nie powinien się odzywać. Tak, to jest też, znaczy, oczywiście książka, o której mówimy, jest biografią Adama Michnika, chociaż tam rzeczywiście znajdują się pasusy obszerne o Gazecie Wyborczej i tu rzeczywiście, ja też czytając już te ostatnie fragmenty tej książki miałem taką myśl, że rzeczywiście bardzo potrzebujemy takiej całościowej, nazwijmy to monografii Gazety Wyborczej przez cały okres. Przez cały okres od 1989 roku, bo właśnie ta ewolucja w stronę już takiego nie antyklerykalizmu, bo to trzeba rozróżnić pojęcia, czy jakiegoś tam poglądów właśnie na zasadzie dzielenia na Kościół Łagiewnicki, Kościół Toruński, tylko wprost takiego antykatolicyzmu, czy takiej chrystofobii, która jest w ostatnich latach na łamach gazety, czy też jej kolorowych, umieszczanych na wysokich obcasach dodatków zawarta, no to trzeba zrobić. To rzeczywiście to czeka na autora albo na zespół autorów, bo zważywszy też na wpływ Gazety Wyborczej, on oczywiście od czasu upowszechnienia się internetu w Polsce osłabł, ale no przecież przez długi czas, zwłaszcza tej pierwszej fazy transformacji, no to było środowisko daleko więcej niż opiniotwórcze, więc trzeba to poznać, bo tu rzeczywiście ta ewolucja w tym kontekście, o którym mówimy, jest bardzo znacząca i tutaj rzeczywiście Adam Michnik jest trochę w roli ucznia czarnoksiężnika, który może stwierdzić, że obudził siły, nad którymi już nie panuje, i siły, które mogą powiedzieć, że na tym etapie rewolucji czy przemiany, transformacji my mamy już inną mądrość i panu Adamowi już dziękujemy. No ale tak jak mówię, jeszcze wracając do tego, o czym była już mowa w kontekście tej mnogości faktów, różnych informacji, które dostajemy, rzeczywiście jest ich bardzo dużo i tutaj Roman Graczyk rzeczywiście zgromadził bardzo dużo informacji. To oczywiście można uzupełniać, bo tam jest chociażby ten szczegół, że Adam Michnik pracę magisterską po wyrzuceniu jego z Uniwersytetu Warszawskiego musiał pisać w Poznaniu u profesora Lecha Trzeciakowskiego. Warto wspomnieć taki szczegół właśnie, którego nie ma w książce, że tematem pracy magisterskiej była postać i myśl księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Więc to są takie szczegóły, ale tak jak mówię, no mówimy o szczegółach, bo to w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczy, którymi powinni zajmować się tak zwani profesjonalni historycy, no zajmują się z całym szacunkiem nieprofesjonalni historycy, nic nie ujmując, tylko to pokazuje też o pewnej skazie na środowisku właśnie, z kolei już mowa o historykach, z którego środowiska ja się wywodzę, że rzeczywiście są pewne rzeczy, które są w ogóle nieruszone, takie właśnie jak biografie czołowych postaci twórców III Rzeczypospolitej, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń czy inni, którzy czekają ciągle na swoich badaczy. Oczywiście ten niekorzystny klimat, który wokół badań nad tymi postaciami czy tymi zagadnieniami powstał, w dużej mierze też jest zasługą niestety Adama Michnika, który miał taki okres, że seryjnie pozywał do sądu wszystkich, którzy ośmielili się na przykład wspomnieć, że jego stosunek do lustracji nie był taki jednoznacznie pozytywny, tak to ujmijmy, i generalnie każdy już wtedy miał w tyle głowy, że może lepiej ostrożnie, a jeżeli już w ogóle był zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej, to jak wiemy, że pojęcie młody historyk z IPN-u, którym operowała na przykład Gazeta Wyborcza, to miało wywołać u odbiorcy taką wizualizację, że jest to młody człowiek w skórzanej kurtce z naganem za pasem, który chodzi i litości nie zna. Mhm. Właśnie, ale w tej książce też dowiadujemy się, kto nie chciał rozmawiać z Graczykiem, kto nie chciał, aby jego opinie, słowa znalazły się, i ta lista jest dość długa, ta lista właśnie pokrywa się trochę z tym środowiskiem wokół Adama Michnika, wokół tych budowniczych III Rzeczypospolitej. To dosyć było takie niepokojące, dlaczego ci ludzie nie chcą, aby ich głos zabrzmiał w tej książce. Widać, że Adama Michnika się nie tyka, czy nie chce się tknąć? Nie, ja myślę, że odpowiedź jest prostsza. Jeżeli Roman Graczyk, którego historia jest znana, zwraca się do ludzi z otoczenia Michnika, to oni, to jest jasne, że nie będą z Romanem Graczykiem rozmawiać, właśnie dlatego, że to Roman Graczyk się do nich zwraca. Gdyby się do nich zwracał ktoś, o kim by wiedzieli, że będzie pisał kolejną hagiografię Adama Michnika, no to pewnie wtedy by z nim rozmawiali. Tutaj bardzo ciekawy wątek pan profesor poruszył, mówiąc o tym, że publicyści czy dziennikarze zastępują historyków. Ja się w tym momencie zacząłem zastanawiać, czy mamy szansę na to, że takie badania historyczne zostaną w pewnym momencie niejako odblokowane, ale one by wtedy musiały zostać wyjęte poza sferę sporu politycznego. To znaczy musiałoby być jasne, że historyk może bezpiecznie pisać czy to o Adamie Michniku, czy, przepraszam, z drugiej strony o Lechu i Jarosławie Kaczyńskich, powiedzmy, bez obawy, że spotkają go za to konsekwencje w pracy, konsekwencje w postaci jakiegoś ostracyzmu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj niestety szanse widzę bardzo małe. Prawdę mówiąc, przecież my jesteśmy ponad 30 lat od powstania III RP. Przez ten czas nie mogliśmy się rzeczywiście doczekać rzetelnych biografii. Jedyna osoba, rzetelnych biografii osób, które miały wpływ na to, że III RP powstała, jedyna osoba, której los został zgłębiony przez profesjonalistów, to Lech Wałęsa. No i każdy doskonale wie, kto się zajmuje historią współczesną, jakie były konsekwencje dla ludzi, którzy pierwszą tę skrótową zresztą biografię Lecha Wałęsy polityczną, odkrywającą te karty mało chwalebne, napisali. Więc ja tutaj jestem pesymistą, wiem, jaki stan byłby idealny i pożądany, natomiast wątpię, żebyśmy byli w stanie go w przewidywalnej przyszłości osiągnąć, niestety. I w ten sposób powracamy, takie koło zataczamy, powracamy do początku naszej rozmowy, to znaczy, bo jednak dochodzimy do szeroko pojętej kwestii wolności słowa, czy wolności formułowania opinii. No i tutaj ja powracam do tego postulatu, który kiedyś zgłosiłem na łamach PCH24, twórzmy własne serwery. To było w odniesieniu do z kolei cenzurowania urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, wtedy jeszcze Donalda Trumpa, w styczniu, po tych zajściach na Kapitolu, no, gdzie wtedy była ta inicjatywa, że przerzucamy się na parlera, no to powiedziano, no ale my wam serwerów nie udostępnimy, no i co zrobicie, nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie, więc krótko mówiąc, chodzi po prostu o stworzenie też pewnych ram instytucjonalnych dla rzeczywiście prowadzenia badań, które nawet przy różnych zmianach w gremiach recenzyjno-eksperckich, które teraz się dokonują, ja mówię teraz, nie w odniesieniu do, znaczy mówię w perspektywie paru lat, nie mają szans na uzyskanie na przykład statusu grantu badawczego. No, takie są realia, więc po prostu trzeba te w cudzysłowie serwery własne tworzyć. Bo rzeczywiście my jesteśmy w sytuacji, gdzie ważne segmenty historii Polski, która już trwa o 1/3 dłużej niż cała historia II Rzeczypospolitej, w ogóle nie są poddane kompleksowym badaniom. Bo mówiliśmy chociażby właśnie o temacie, jakim jest monografia ważnego środowiska, nie tylko dziennikarskiego, przede wszystkim też politycznego na początku naszej transformacji, jakim jest Gazeta Wyborcza. Ja kiedyś podjąłem się takiej wycinkowej próby, przypłaciłem to zdrowiem, bo musiałem przez kilka tygodni non-stop czytać kolejne roczniki Gazety Wyborczej. No ale więc potrzebny jest zespół, powiedzmy, badawczy, żeby ten wysiłek rozkładać sprawiedliwie. Ale ja pamiętam taki dyskurs na początku lat 90., który mówił w skrócie tak: zostawmy historię historykom, nie rozliczajmy przed sądami, bo to źle się skończy, bo to dojdzie do polskiego piekła, obudzimy demony i tak dalej, więc zostawmy historię historykom. No więc pojawili się młodzi historycy z IPN-u, więc to się okazało, że to są najgorsze demony, jakie mogą nas spotkać. I w tym klimacie rzeczywiście mamy ten kłopot, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, prawda? Czy to znaczy, żeby rzeczywiście ta wolność słowa, czy wolność formułowania opinii, mówiąc szerzej, była realna, bo tutaj niestety wracamy do tego zagadnienia, od którego wyszliśmy. No ale właśnie, czy troszkę nie jest tak, że każdy stoi na własnych pozycjach, nikt nie jest w stanie wyjść poza własną opowieść, poza własną historię. No, wracam do tych ludzi, którzy nie rozmawiali z Graczykiem, tak jak pan Warzecha powiedział, że bo to jest człowiek, który zdradził, który odszedł, który jest spoza nich. No i w takiej sytuacji patowej, zarówno chyba z jednej, jak i z drugiej strony, no trudno, aby ten impas, ten imposybilizm, mówiąc klasykiem, dotyczący braku choćby biografii twórców Rzeczypospolitej, ale opisania pewnych procesów, które zachodziły u zarania III RP, aby to zostało przełamane. Więc tutaj jakiegoś optymizmu naprawdę trudno się doszukiwać. Pan redaktor Łukasz Warzecha jeszcze. No tak, zgadzam się z tym i właśnie to powiedziałem, chociaż jak mówię, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację inną. Profesjonalny historyk zbiera opinie od różnych stron, zbiera świadectwa od różnych stron, konfrontuje je ze źródłami różnego rodzaju, źródłami pisanymi, twardymi źródłami, na tej podstawie może wyciągać wnioski. No, gdybyśmy mieli normalnie działającą historiografię, a nie włączoną tak głęboko w kwestie polityczne, to sądzę, że też opór przed rozmową nie byłby tak potężny, ale no, tak się składa, o czym tu pan profesor już mówił, że również właśnie historiografia została włączona niejako planowo, no ona jest częścią dziejów politycznych, najnowszych dziejów politycznych III RP. Historie Sławomira Cenckiewicza, Piotra Gontarczyka są też częścią tych dziejów III RP. Więc to wszystko powoduje, że istnieje ta blokada. Nie wiem, jaka jest szansa na to, że ona zniknie. Być może po prostu trzeba być realistą i powiedzieć sobie, nie zniknie. No jesteśmy skazani na to, co jest. Chwała ludziom takim jak Roman Graczyk, że wykonują tę pracę niejako w zastępstwie historyków i robią to, co robią. Natomiast no, taka prosta, życiowa refleksja, tutaj pan profesor wspomniał w pewnym momencie o tym, że na niektóre tematy, na niektóre prace nie można dostać grantu. No, historyk jest też człowiekiem, za coś musi żyć. Jeżeli ta blokada jest nawet na tym prostym poziomie finansowym, czyli rzeczywiście z takim tematem jak biografia Adama Michnika, monografia Gazety Wyborczej, biografia Bronisława Geremka czy Jacka Kuronia, nie dostanie się grantu, no to po prostu człowiek, który profesjonalnie mógłby to opisać, nie będzie miał za co żyć w trakcie pisania takiej pracy, więc nie może sobie na to pozwolić, najzwyczajniej. Tu mamy operację na poziomie zapewnienia sobie warunków bytowych. No po to są granty w państwach, które traktują historiografię normalnie, swoją najnowszą, żeby właśnie pozwolić takim ludziom pracować wydajnie przez długi czas nad potrzebnymi pozycjami. Ale u nas polityka grantowa jest właśnie też częścią polityki w tym najgorszym sensie, czyli w sensie polityki partyjnej i takie są konsekwencje. No i znowu można by przytoczyć postać pewnego doktora z tej trójki, o której już mówiliśmy, ale już zostawmy. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że pan redaktor Warzecha jest nadmiernym optymistą, bo nawet wyobraźmy sobie sytuację taką, że ktoś rzeczywiście spoza, można powiedzieć, jakichś uwikłań politycznych zabiera się za biografię, nie wiem, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Henryka Wójca, kogokolwiek, czy też Jarosława czy Lecha Kaczyńskich. I tak napiszę obiektywnie. No, wyobraźmy sobie taką sytuację. No więc na pewno znajdą się ci, którzy stwierdzą, że skoro nie napisał na kolanach, no to jest na pewno jakaś gra się za tym kryje. Ktoś za tym stoi, ktoś chce na tym ugrać coś. Zawsze będą takie opinie, więc uważam, że najlepszą metodą, tak, i myśląc właśnie tak modelowo, powinno być tak, że ci, którzy odmówili Romanowi Graczykowi wypowiedzi, powinni albo sami napisać biografię Adama Michnika, albo wypowiedzieć się w konkurencyjnej, w cudzysłowie, biografii Adama Michnika. I następuje konfrontacja dwóch wizji, to znaczy dwóch biografii, także dwóch baz źródłowych, z których obie by czerpały swoją wizję. I tak to modelowo powinno być, ale u nas to jest właśnie zazwyczaj tak, że ukazuje się dobra rzecz, która przeciera szlaki, no więc albo jest taktyka na zamilczanie, albo stwierdzi się, że autor jest podły, który ma jakieś osobiste animozje i interesy do ugrania na tym, no bo nie może zapomnieć, co go spotkało kiedyś w tej redakcji, o której poniekąd pisze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast normalnie powinna być konfrontacja dwóch książek, dwóch wizji biografii, dwóch ocen kluczowych momentów w życiu danego bohatera, nie wiem, Marzec 68, Opozycja Demokratyczna, Solidarność lat 80-81, czy jakieś tam elementy już powiedzmy biografii niepolityczne, a tego niestety obawiam się nie będzie, więc jedynym wyjściem z sytuacji jest rzeczywiście budowanie, w cudzysłowie mówię ciągle, tych własnych serwerów, to znaczy rzeczywiście sposobu też finansowania, bo tutaj no, taka jest no, proza, ale takie są też realia życia, że trzeba po prostu z czegoś żyć i z czegoś te badania też prowadzić, bo te kwerendy, jeżeli mają być solidnie zrobione, to nie mogą być na zasadzie kopiuj wklej, tylko muszą być solidnie zrobione i to wymaga czasu, więc wymaga pieniędzy, więc jeżeli te w sensie instytucjonalnego zabezpieczenia prowadzenia takich badań naukowych te zabezpieczenia będą rzeczywiście, no to wtedy można mówić o jakiejś szansie na postęp w badaniach nad dziejami III Rzeczypospolitej, która, no mówię, trwa ponad 30 lat, a my ciągle właściwie niewiele wiemy ponad to, co już chyba zostało napisane u zarania tej III RP. Szanowni Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Zakończyliśmy ten program rozmową o tej książce, Demiurg, biografii Adama Michnika, Romana Graczyka, ale właśnie jeszcze a propos tytułu tej książki, bo z tego, co pan redaktor Warzecha nawiązywał do wywiadu Michnika w Gazecie Wyborczej, za który został skrytykowany, gdzie te Julki z internetu go właśnie od dziadersów i boomersów wyzywały, można tak powiedzieć. Właśnie, czy Demiurg się skończył? I czy w ogóle był demiurgiem, bo ten tytuł jest naprawdę, naprawdę bardzo mocny. Jeszcze gdybyśmy mogli o tym porozmawiali. Pan redaktor Łukasz Warzecha. No, krótko, tytuł mi się bardzo podoba, chociaż rzeczywiście gdyby te części tej książki miały mieć swoje podtytuły od tytułu, to ostatnia część mogłaby się nazywać na przykład Demiurg upadły, no bo Adam Michnik był demiurgiem III RP przez długi czas. Tam Roman Graczyk stawia granicę w momencie wybuchu afery Rywina, że to był początek końca. I chyba celnie ją stawia, a dzisiaj no, to już jest tylko cień tego dawnego demiurga, więc tytuł jest trafny, ale trzeba pamiętać, że tylko do pewnego momentu Adam Michnik był stwórcą tego, co się działo i głównym animatorem. Dlatego zresztą ta książka jest tak fascynująca, że pokazuje dokładnie tę drogę. Również po 80, czy zwłaszcza po 89 roku, drogę od człowieka, jednego z najpotężniejszych w III RP, do kogoś, kto już jest tylko cieniem siebie samego sprzed lat. Nawet czysto po ludzku jest to w pewien sposób fascynujące. Oczywiście każda ocena jest tutaj bardzo indywidualna. Ja tak czytając różne fragmenty tej książki odnosiłem wrażenie, że autor jednak jest takim ciągle pod wrażeniem Adama Michnika, jak nam opisuje, jak on tam brylował, jak tam oddziaływał, nazwijmy to społecznie i towarzysko. No, są takie miejsca w tej książce, gdzie to moim zdaniem bardzo wyraźnie widać. Moim zdaniem tytuł jest na wyrost, to znaczy patrząc na rolę Adama Michnika i też może adresując do młodszych czytelników tą książkę, chociaż jej objętość raczej młodszych odstrasza, ja bym dał tytuł raczej, czy może tytuł lepszy byłby influencer. To znaczy rzeczywiście to była postać wpływowa w tym sensie, że on kształtował, ja mówię zwłaszcza o tym, w tym okresie przełomu, tej tak zwanej transformacji w formie już takiej dojrzałej, początki lat 90. to oblicze nie tylko polityczne, ale i kulturowe w dużej mierze też III Rzeczypospolitej, stan ducha, no właśnie elit III RP. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to, co w sferze internetowej jest opisywane nazwą czy terminem influencer, jest tutaj właściwe. To można oczywiście ubrać w inne słowa, ale ale on to był rzeczywiście człowiek wpływu, tak to można nazwać. Raz jeszcze, szanowni panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. To był program Prawy Prosty Plus. Moimi państwa gośćmi był profesor Grzegorz Kucharczyk i redaktor Łukasz Warzecha, Łukasz Karpiel, PCH24.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.